Cześć! W dzisiejszym odcinku trochę hydrauliki, kilka słów na temat śrubunków z o-ringiem, śrubunek bez o-ringu, ale najważniejszy aspekt dzisiejszego filmu to będzie filtr skośny i jego prawidłowy montaż. Dlaczego tak, a nie inaczej? Jakie są wytyczne, jeżeli chodzi o montaż takowych właśnie filtrów skośnych? Czy to będzie z zaworem, czy bez zaworu? Wszystko tak naprawdę okaże się w tym filmie. Jest to bardzo przydatne, jeżeli chodzi o prawidłowy serwis takowych filtrów, a nie potem męczenie się i cudowanie, jakieś głupoty, żeby się działy. Filmik Ci się spodoba, zrozumiesz, o co mi chodzi, dlaczego tak, a nie inaczej powinny rzeczy być pewne wykonywane, to dla Ciebie będzie na pewno jakiś plusik. Warto o tym wspomnieć, bo zima już dosyć ładnie daje czadu, a nie chcielibyście, żeby Wasza instalacja przestała działać, bo często się zdarza w starszych instalacjach, które są nieczyszczone, niepłukane, te układy są niezadbane, dochodzi do różnych aspektów, gdzie potem macie zimno w domu. I to jest jedna z takich przyczyn. I też kilka aspektów, jeżeli chodzi o umiejscowienie też odpowietrzników automatycznych. Tego, co zdążyłem się nauczyć, postaram się Wam przekazać, żebyście też wiedzieli więcej. Może też ktoś coś po prostu poinstruuje mnie, jak to może być wykonane. Na przykładzie takiej prostej instalacji, która jest w trakcie budowy, ma pewne aspekty rozwojowe, dlatego chodźcie, Wam pokażę. Moi drodzy, to co tutaj widzicie, jest to prawidłowo zamontowany filtr skośny. Na co trzeba zwrócić uwagę podczas montażu takowego filtra? Na strzałkę, w którą stronę płynie woda, w którą stronę woda będzie się przemieszczać. Ale też warto zwrócić uwagę na pompkę obiegową, czy jest zgodne z tym, co mamy na filtrze skośnym. Jeżeli tak, to wszystko jest ok, przepływy są jak najbardziej ok, ale trzeba pamiętać o tym, że w takiej pozycji, ewentualnie obrócony w tą stronę, że ten tutaj koszyczek z tym filtrem siatkowym, on będzie tutaj na dole, to będzie prawidłowa pozycja, czyli tak naprawdę ten filtr ma dwie, moi drodzy, dwie prawidłowe pozycje w swojej pracy. Jeżeli ktoś zwraca na to bardzo uwagę, to ok. Jeżeli ten filtr by był odwrócony w tą stronę i ten koszyczek by był do góry, to w tym momencie jest nieprawidłowa pozycja, pomimo tego, że poprzednia była prawidłowa, czyli taka z koszyczkiem na dole. Jeżeli odwrócimy sobie ten filtr i damy go do góry, czyli ta strzałka będzie do góry, to też będzie nieprawidłowa pozycja naszego filtra skośnego. To są właśnie takie aspekty, które mówią nam, że coś jest dobrze wykonane, ewentualnie coś jest źle. Teraz tak, czy to będzie miało jakiś tam wpływ na instalację? Po części tak i po części nie. Jeżeli instalacja jest nowa, jest wyczyszczona, to co najwyżej ten brud, ten cały syf nie osadzi się nam w prawidłowym miejscu, w prawidłowym położeniu i można powiedzieć, że to nie będzie tak do końca prawidłowo. Filtr jest zastosowany, ale niestety nie będzie to działać w taki, a nie inny sposób. Chyba, że będziemy po prostu odkręcać i nam fontanna poleci i wszystko nam po prostu wyleci w tej nieprawidłowej pozycji, bo zostanie wypłukane przez wodę czy tam glikol. Dlatego trzeba zwracać uwagę na to, że jeżeli chcemy mieć coś prawidłowo, coś co jest po prostu przyjęte, że tak, a nie inaczej powinno być, tak samo producent ma podane, w jakiej pozycji ma być zamontowany filtr, to nie jest dlatego, że on ma takie widzimisię. On po prostu, producent mówi nam jasno i otwarcie. Jeżeli chcesz, żeby cały syf, cały brud do jakichś tam mikrometrów, które są uznawane jako cały syf w instalacji, który chcesz się pozbyć, a chcesz to dobrze, prawidłowo zrobić, to w tym momencie jest prawidłowe czyszczenie filtra skośnego. Jeżeli odwrócimy sobie, tak jak powiedziałem poprzednio, że tą wajchę będziemy mieli w takiej pozycji, a ten tutaj koszyczek cały, ten filtr skośny, ten tutaj element, on będzie tu i on będzie tutaj, można sobie go tu odkręcić, to będzie prawidłowa pozycja, bo cały brud, cały syf będzie tutaj, a jeżeli będzie do góry odwrócony koszyczek, że on będzie tu w tym miejscu, to niestety, moi drodzy, ale przy każdym czyszczeniu ta część tego brudu, tego syfu, tego wszystkiego nie osadzi się prawidłowo w tym całym filtrze siatkowym, który się znajduje tutaj i nie będzie prawidłowego czyszczenia. I to tylko o to tutaj chodzi. Ktoś powie, dobrze, ale spełnia swoją funkcję.
no po jakiejś tam formie, jakiejś części spełnia, ale to nie znaczy, że to jest prawidłowo zrobione. Różne są podejścia, różne są obiektywne lub mniej obiektywne wysłowienia się, które mówią, że coś jest prawidłowo, coś jest nieprawidłowo, więc o tym warto wspomnieć, chociaż już tu kilka razy o tym powiedziałem, co nie zmienia faktu, że w tym przypadku mamy prawidłowo zamontowany filtr. Teraz tak, na jednym z filmów, gdzie dokonywałem czyszczenia razem z takim sympatycznym panem, moi drodzy, filtra magnetycznego, filtra skośnego, na zasilaniu, na powrocie, na drodze do wymiennika, powiedziałem o jednej bardzo charakterystycznej taka cecha, która po prostu no, wyskoczył każdego, w zależności jaki, ile lat już ma u Ciebie ten filtr skośny i to wszystko, jak często go czyścisz. Tu w tym miejscu, moi drodzy, podcieka. A jak to podcieka, to sobie idzie tu i leci tu. Ja tutaj to sobie przewinę, później Wam pokażę na jakimś tam zdjęciu, za jakiś tam czas, że to zostało tutaj ogarnięte, jest zrobione tak, jak powinno być to wszystko zrobione. Dlatego, moi drodzy, powiem Wam tak naprawdę mega otwarcie, że jeżeli coś zrobimy dobrze, to potem do tego tematu nie wracamy, ale warto wspomnieć klientowi, że jeżeli on będzie czyścił na początek tą swoją instalację, no pierwszy miesiąc, później co dwa miesiące, co trzy miesiące wydłużał i będzie miał coraz mniej tego brudu, to wiadomo, że ta cała tutaj uszczelka, co jest, ona z czasem, moi drodzy, no zniszczeje i ona będzie po prostu mało trzymać. Ta uszczelka, moi drodzy, po prostu ona nam z jednej strony od otwierania, od zamykania nam po prostu zniszczy się. Z drugiej strony względem upływu czasu ta uszczelka nam sparcieje, ona po prostu zdegraduje się pod wpływem tego, co mamy w układzie, więc to jest taki element, który trzeba się uzbroić w tego typu uszczelki i wymienić. I to nie jest błąd, problem tego, że coś jest kiepskiej jakości. Nie, 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 moi drodzy. To jest po prostu natura taka, że jeżeli coś jest zamontowane i jest często otwierane, zamykane, jeżeli chodzi o takie elementy, które no ma z jednej strony degradację od strony środowiska, które ma i zewnętrzne i wewnętrzne, no to potem są efekty. Tak samo też warto wspomnieć i przeczytać sobie, kiedy mamy gwarancję na tą pełną ilość lat, która podaje, załóżmy, producent na nasze tutaj produkty, czyli na przykład na nasz taki zestaw. Jeżeli na przykład my raz do roku, dwa razy do roku robimy coś takiego. Jeżeli robimy raz, dwa, trzy, cztery, to w tym momencie, moi drodzy, mamy gwarancję na to, że tu nic nam się nie zapiecze i ten zawór będzie prawidłowo działać. Robiliśmy bardzo dużo różnych instalacji, gdzie trzeba było wymieniać zawory, bo one nigdy nie były od początku, na przykład przez 5 lat ruszone. Zawór po prostu dostał po dupce, dziękuję, do widzenia, do wymiany. Klient za to musi zapłacić, ewentualnie możemy go zostawić, ale wiecie, to jest wtedy kwestia sporna, a bo pan ruszył. No dobrze, no to teraz możecie wziąć i zrobić coś takiego, że mówicie, pan zamyka to, my się podłączamy tu, jak będzie lecieć, to wtedy wymieniamy to. To są takie aspekty, o których warto wspomnieć. A tutaj ten wyciek, to sobie, można powiedzieć, z tego tutaj tej nakrętki sobie go zredukuję. Dobrze. Tu mamy jeden aspekt już omówiony. Kolejny aspekt w instalacjach hydraulicznych, o których warto wspomnieć, jest stosowanie różnego rodzaju odpowietrzników automatycznych w różnych miejscach, gdzie mamy tak zwane syfony. Jeżeli mamy syfon, który nam występuje, że mamy tutaj, tu jest zasilanko i tu idzie do góry. Zobaczcie, tu już mamy syfonik, tak więc można zastosować na dwa sposoby. Trójnik z redukcją, czyli 32 na 20 i do tego mufeczka. Ewentualnie trójnik, gdzie będziemy mieli 32, 32, 32 i robimy sobie tutaj redukcję. I wtedy ten trójnik stawiamy tu. I ja osobiście staram się nyplowych kolanek nie stosować z tego względu, że nyplowe kolanka bardzo redukują nam przepływy. Niech się wypowiedzą hydraulicy, którzy robią troszeczkę hydraulikę i widzą, jaka jest różnica w przepływie we wszystkim. Jeżeli zastosujemy kolanko takie standardowe, ok. Trójnik zastosujemy, ok.
To nawet trójnik nawet ma fajne też przepływy, tak? Ale kolanko nyplowe bardzo redukuje nam przepływy, więc o tym warto też pamiętać i wspominać. I to tak naprawdę, moi drodzy, z takich aspektów podstawowych jest na tyle, tak? Więc załóżmy, jeżeli to by był zbiornik buforowy, u góry, moi drodzy, warto zastosować odpowietrznik, nawet powinien być odpowietrznik. Jeżeli to jest zbiornik buforowy, no to wiadomo, że gdzieś w połowie powinien być, tu gdzieś mniej więcej w tym miejscu powinien być zastosowany czujnik temperatury. Wtedy zasilanie jest gdzieś w tym miejscu, powrót mamy w tym miejscu i mamy dosyć dużo wody, która musi zostać nagrzana przez pompę ciepła czy przez jakieś tam inne źródło, jakie wy tam korzystacie. Mogę dodać jeszcze dodatkowo kilka takich bardzo ważnych aspektów dla was, dla instalatorów. Jeżeli stosujemy sobie instalacje, w których nie lejemy glikolu powyżej tam 60%, 70% glikolu, a tylko 50%, to możemy sobie stosować, moi drodzy, śruboneczki z gumką i musimy zobaczyć, wyczytać, czy mogą być stosowane też z jakim stężeniem glikolu, więc to jest bardzo ważne. Ewentualnie śrubunki klasyczne, grzybkowe, co tam są. Teraz tak, aspekt pomiędzy tym śrubunkiem a tym śrubunkiem. Cena 25 zł za tego i 25 zł za tego. Więc około 50 zł za dwa śrubuneczki. Teraz tak, żeby dobrze to było wszystko zrobione, ja standardowo na zicher, na maksa, na tak jak powinno być, skręcam sobie tutaj razem z mówkami, nyplami, innymi rzeczami, ze wszystkim, co jest potrzebne. I później sobie zgrzewam resztę. Później zgrzewam resztę. Dlaczego? Dlatego, że śrubunek z uszczelką może pozwolić nam na pewne odchyły, że załóżmy 2-3 stopnie będzie nam coś odchodzić, że nie będzie jakoś tam jedno do drugiego równolegle idealnie dolegać. To śrubunek z uszczelką, o-ringiem jest w stanie nam wybaczyć. Śrubunek bez o-ringu niestety, ale nam tego nie wybaczy. Często, gęsto, jeżeli kąty nie zgadzają się, że jedno do drugiego nie przylega jak tatyna do mamyny, niestety, ale będzie nam tutaj pomalutku podciekać, jeżeli będziemy mieli ciśnienie powyżej 1,5 bara, 2 bary, będzie nam to podciekać i będzie problematyczne. Dlatego warto, moi drodzy, zadać sobie pytanie, jeżeli jest możliwość, skręcam to na zicher, wszystko pakuję, doszczelniam jeszcze pastą hydrauliczną i mamy ok, i dopiero wtedy sobie wygrzewam dalej czy zaciskam dalej, bo te kąty to wszystko są bardzo ważne, bo to jest podstawa podstaw, żeby po prostu coś zrobić dobrze. I z mojego aspektu to tak naprawdę jest na tyle. Chciałem się, moi drodzy, moimi takimi spostrzeżeniami z różnego rodzaju tam instalacji podzielić, jak to tak naprawdę wszystko wygląda, żebyście no też wiedzieli więcej, żebyście też nie popełniali tych błędów, które no ja czasami popełniam, tak, no bo z tymi różnymi śrubunkami nawet na jakichś tam innych instalacjach no był często problem, dlatego zastosowaliśmy śrubunki z, moi drodzy, z o-ringami, żeby się po prostu nie bawić, bo to nawet na wodzie gdzieś, mówię, no to jest po prostu kwestia małego kącika i trzeba to wyprostowywać, doginać, żeby to po prostu dobrze się spasowało, jest spasowane, jest wszystko ok. Moi drodzy, jeszcze tak wracając do gdzie to jest tutaj, wracając do tej całej pompki, wracając, moi drodzy, jeszcze do filtra skośnego, to jest bardzo ważne, żeby stosować to, co tutaj mówię, bo to tak naprawdę jest ochrona waszej instalacji, waszego wymiennika. Jeżeli ktoś nie da wam, załóżmy, na tym powrocie, gdzie macie filtr magnetyczny i będzie takie ustawienie, od strony wymiennika mamy zawór, filtr magnetyczny, zawór i mamy filtr skośny i zawór. Teraz tak, dlaczego ja wspomniałem o zaworze? No bo tutaj macie takiego jednego producenta, 500 ile złotych kosztuje, z inhibitorem korozji, włoski filtr magnetyczny. On ma bardzo fajne przepływy, bardzo fajnie to wszystko działa. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś chcemy zrobić dobrze, no to zróbmy to dobrze, więc to jest bardzo ważne. Też po łapach dostałem nieraz za to, że źle zamontowałem filtr, ale jak dostałem po łapach, to się nauczyłem, więc to jest bardzo ważne, żeby
przekazywać sobie tą informację, bo dzięki temu, że będziemy trzymać się jakichś wytycznych, to jest jedna strona, analizować, czy dane zawory są potrzebne, bo czasami to jest głupota, stosowanie dodatkowych zaworów, jeżeli na przykład tu bym zawór zastosował i gdzieś tam jeszcze i jakiś, nie wiem, filtr tutaj i ktoś by mi powiedział, że przy filtrze czy przy czymś ma być zawór. No dobrze, ale jest tu zawór i tam jest zawór, a gdzieś po środku wstawiłem. I ktoś mówi, nie, to musi być w innym miejscu, bo tutaj to, tam to jedno przy drugim musi być. Dla mnie nie ma różnicy, że ja spuszczę 300 ml, nie wiem, glikolu, czy tam wody, czy czegoś. To, co spuszczę, to z powrotem wleję, dopcham do układu i wyczyszczę to i nie ma żadnego problemu. To są takie aspekty, niuansiki. Ale jeżeli coś robimy prawidłowo i się nauczyliśmy tego, to róbmy to dalej, bo bardzo często na YouTubie, bardzo często na grupach pompa to są podstawy, o których warto mówić, warto wspominać. Ja będę starał się na pewno promować tego typu różnego rodzaju wykonania, które ja uważam, że są dobrze zrobione i dlaczego, chociaż będę miał zawsze pewnie jakieś ale. Będziemy analizować różnego rodzaju projekty, co dodać, gdzie dodać, żebyście wy też mieli takie, załóżmy, no takie plug and play, co warto zastosować, gdzie zastosować, jak to ma wyglądać, dlaczego. No i to tak naprawdę jest na tyle swój styl wykonania, tak? Ale żeby tym całym stylu było po prostu jakaś prawidłowość i to tak naprawdę na tyle. Oczywiście, tak jak zauważyliście podczas tego filmu, wyświetlały się różnego rodzaju ustawienia, różnego rodzaju zdjęcia, więc to są takie pomocne, które pozwalają wam przeanalizować, co jak jest wykonane, co jest prawidłowo, co jest nieprawidłowo. Nawet ustawienie tego filtra, tak samo widzieliście, filtr magnetyczny, jak otwierać go, jak go zamykać, są różnego rodzaju tam sposoby. Ja tam pokazałem na przykład na jednym filmie ostatnim z czyszczenia takiego właśnie filtra magnetycznego, jak to można zrobić bez otwierania korpusu od góry. Różne są opcje, różne podejścia, dlatego warto o tym rozmawiać, warto o tym wszystkim działać. I to tak naprawdę na tyle w tym momencie, więc trzymajcie się cieplutko, bo się robi zimno, a pompy ciepła trzeba robić mniej więcej w 2 dni, nawet w 1 dzień, żeby nikt nam nie zmarzł. Ale bardzo dobre rozwiązania są, jeżeli ktoś ma zbiornik wody użytkowej, ma grzałkę przewidzianą i w buforze grzałkę, to da radę zrobić, że no to podłączyć pod instalację i działa, a dopiero później pompa działa. No wiadomo, więcej kilowatów będzie zużytych, no ale nie będziesz miał zimno, ale to też swoje kosztuje wszystko. No są różnego rodzaju opcje, a niektóre pompy są takie, że mają wszystko w środku zabudowane i te dzień, dwa, w zależności jaka kotłownia, no to instalatorzy albo robią no, dłużej, albo krócej. No do wszystkiego trzeba po prostu, moi drodzy, przywyknąć. Ten dzień, dwa, trzy dni będziesz miał chłodno, zimno w domu, ale później będziesz miał ciepło. To jest nieduże wyrzeczenie, ale to tak naprawdę na tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, łapeczka w górę, subskrypcja, komentarze. Trzymajcie się cieplutko, cześć.